Uwaga, niniejszy materiał jest bazowany tylko i wyłącznie na moich własnych obserwacjach. Jeżeli masz inne, podziel się z nimi w komentarzu. A jeżeli ci to przeszkadza, wyłącz ten materiał. W treści mogą być również wplątane niesmaczne żarty. W połowie grudnia nadchodzi taki czas, kiedy odkładamy wszelkie animozje na bok, by móc cieszyć się miłym czasem spędzonym z rodzinką, pysznym żarełkiem, kolejnym sezonem Kevina oraz beztroską w kwestii potencjalnych nadmiarowych kilogramów. I o ile same przygotowania mogą być niezwykle stresujące oraz kłótniogenne, sam przebieg również może nie pójść zgodnie z planem. Dlatego postanowiłem stworzyć niezależną komisję, skład której wchodzi wyłącznie moja skromna osoba, aby ustalić, które sytuacje zamiast świątecznej radości wywołują świąteczne wkurwienie. Zapraszam. Listę otwiera konflikt religijny, czyli sytuacja, w której przynajmniej jedna osoba zasiadająca do stołu nie jest wyznania katolickiego. Pojawia się wówczas potrzeba bronienia wartości chrześcijańskich prawie tak mocno, jak podczas XIII-wiecznych krucjat. Na szczęście metody walki z takimi bluźniercami są dostosowane do dzisiejszych czasów i nie polegają na wyjściu z ogniem i mieczem, a na perswazji oralnej. Najczęściej przejawia się to namówieniem do wspólnej modlitwy lub pójścia do kościoła, co jako ateista miałem zaszczyt dosyć często doświadczać. Dołóżmy do tego życzenia przy dzieleniu się opłatkiem nacechowane religijnie, typu niech ci Bóg w dzieciach wynagrodzi itd. Troszeczkę to brzmi jakby życzenie osobie z kikutami, żeby czerpało życia pełnymi garściami. Co prawda intencje są dobre, ale wychodzi ciutkę niezręcznie. Nie bez kozery mówi się przez żołądek do serca, ale działa to też w drugą stronę i często największe starcie bywa o żarcie. I to bardzo często jest powiązane z popularnym przysłowiem, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. A prawdziwy problem zaczyna się w sytuacji, kiedy mamy kogoś o znacznie odmiennych preferencjach żywieniowych, na przykład bezglutenowcy albo weganie. Dlatego warto przygotować albo dać pozwolić przygotować przynajmniej jedno danie dostosowane specjalnie pod nich. A jeżeli nie znacie żadnych wegańskich ciekawych przepisów, to mam dla Was małą niespodziankę. Otóż można dorwać darmowego e-booka z wegańskimi przepisami, które nadadzą się zarówno na Wigilię, jak i na co dzień. Wystarczy, że wejdziecie w link w opisie, który kieruje do tego postu, spełnicie warunki i cieszcie się smacznym wegańskim żarełkiem. Podczas przygotowań wigilijnych nic nie sprawdza się tak dobrze jak przysłowie jak ci widzą, tak cię piszą. Dlatego następna drama dotyczy ubioru. Niemal co roku słyszę od znajomych albo widzę nawet u siebie kłótnie dotyczące ubioru na kolację wigilijną. A rozchodzi się o to, że jedni chcą po prostu ubierać się jakby to był jakiś bankiet, inni tak powiedzmy casualowo, a jeszcze inni mają w to najzwyczajniej w świecie wyjebane. A wystarczy, by tylko dwie z tych trzech grup się spotkały ze sobą i mamy dramę jak się patrzy. A wystarczyłoby sobie tylko dać na luz i cieszyć się po prostu czasem spędzonym z rodziną i bliskimi. Na koniec zostawiłem sobie coś, co w obecnych czasach pełni chyba kluczową rolę, jeśli chodzi o święta, czyli prezenty. A dokładniej mam tutaj na myśli sytuację, kiedy ktoś otrzyma nietrafiony prezent. Wówczas karuzela emocji zaiwania szybciej niż inflacja. I choć emocje potrafią być tu niezwykle skrajne, to rozwiązanie tej dramy jest niezwykle proste. Wystarczy chwilę wcześniej dowiedzieć się, co dana osoba lubi, a następnie dostosować odpowiedni prezent do naszych warunków finansowych. Wówczas może się okazać, że byle pierdoła ze stacji benzynowej może dać znacznie więcej radości niż nietrafiony prezent za kilka tysięcy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli znacie jeszcze jakieś świąteczne dramy, podzielcie się z nimi w komentarzu. A ja się zwijam, na razie i nieważne tyś skąd, wesołych świąt!